Dzień dobry. Temat dzisiejszy to przewrót majowy i rządy sanacji, czyli to, co działo się po 26 roku. Oglądamy. Zacznijmy sobie może od tego, na czym skończyliśmy poprzednio, a skończyliśmy na tym, że do 26 roku podczas rządów parlamentarnych władza sprawować 16 różnych gabinetów, różnych rządów. One upadały szybciej lub wolniej i jeden z najdłuższych, czyli Grabskiego, miał też swego rodzaju sukcesy. No ale większość, niestety, była bardzo krótka. Te koalicje były nietrwałe. Dlatego też zarządzono politykom to, że dbają bardziej o swój interes, o interes partii, niż o dobro społeczeństwa. Zaraz, zaraz, nie brzmi czasem to jakby lekko znajomo? Myślę, że tak. Ale w każdym razie takie coś nazywa się partyniarstwem. No i to musiało generalnie doprowadzić do pewnych zmian, ponieważ kryzys wewnętrzny przełożył się również na to, że mieliśmy kryzys międzynarodowy i spadek znaczenia Polski w Europie. Mieliśmy kilka układów, które były podpisywane, ale były podpisywane z pominięciem naszej. Sprawy, czyli sprawy polskie. Mieliśmy wcześniej już układ w Rapallo, czyli rok 1922. Generalnie był to sojusz pomiędzy dwoma naszymi największymi sąsiadami i tak naprawdę naszymi największymi wówczas wrogami. I to doprowadziło do wzrostu zagrożenia II Rzeczypospolitej. Wrogowie, możemy tutaj polemizować troszeczkę, ponieważ Niemcy są po pierwszej wojnie, więc są nieco. W gorszej sytuacji, ale Związek Sowiecki cały czas nam gdzieś tam zagrażał. A tutaj Niemcy i Sowieci się ze sobą porozumieli, więc na pewno nic dobrego tutaj to nie wróżyło. Innym problemem był układ w Lokarno, czyli Traktat Reński. My o tym już sobie jakiś czas temu mówiliśmy, to jest rok 1925. Generalnie chodziło o to, że Niemcy zapewniły nienaruszalność granicy francusko-niemieckiej oraz belgijsko-niemieckiej. Z kolei granice Polski z Niemcami, czy też Niemiec, czy Osłowacją nie uzyskały takich zabezpieczeń. To było dla nas bardzo. No, powiedzmy, że niekorzystny. Po pierwsze, nie mamy potwierdzenia granic, a po drugie, Francuzi akceptując to... Właściwie to podważyli swoją rolę jako naszego sojusznika, więc to była porażka międzynarodowa. I tak w formie ciekawostki, ten po lewej stronie, czyli Gustaw Strasseman oraz Aristide Briand, który jest po prawej stronie, zostali w 26 roku nagrodzeni pokojową nagrodą Nobla. Ten pan po to Austin Chamberlain, on nie został nagrodzony. Ale generalnie, jaka to jest abstrakcja, gdzie ktoś komuś potwierdza granice, pomijając przy tym innych, a mimo to dostaje pokojową nagrodę Nobla, no. Jak tu się nie cieszyć? Okej, okay, koniec tego e, żałowania polskiej, międzynarodowej sytuacji do 26 roku. Wracamy na takie poletko państwowe. 10 maja roku 1926 powołano nowy rząd. Rząd, który został nazwany popularnie hienopiastem. Na czele stanął Vincenty Witos i on połączył HDC, NDC i ludowców. Czyli generalnie coś, co nie miało prawa się w ogóle połączyć. Dlatego to wywołało dosyć dużą falę oburzenia i oskarżono tak naprawdę kraj o próbę faszyzacji. Dlatego też trzeba było coś z tym zrobić. Wojsko zebrało się i tak naprawdę postanowiło rozpocząć teoretycznie. Pod pretekstem różnego rodzaju ćwiczeń zaczęto powoli przejmować niektóre tereny i przygotować się do przejęcia władzy przez samego Józefa Piłsudskiego. Utworzenie tego rządu, widzosa, czyli tego hiennopiasta, generalnie zapowiedziało od razu jednoczesną odpowiedź. Piłsudskiego. On powiedział, że będzie walczył z sejmokracją oraz ogłosił konieczność przeprowadzenia sanacji, czyli uzdrowienia życia politycznego. I tu widzimy to na tej grafice, gdzie po lewej stronie widzimy naszego premiera, tam Vincent Tywicos jest na pierwszym planie i tam widzimy nepotyzm, fałszowanie prawdy, partyjniactwo, nieróbstwo, sobkowstwo i takie tam, takie tam. Na dole widzimy biedę, która tańczy, ale się mimo wszystko przy tym cieszy. No i oczywiście świeczki są leciutko przygaszone, co zresztą widać, taki dym się ulatnia. Ale po prawej stronie widzimy Wójka Józefa, Józefa Piłsudskiego, który sobie stoi przy strojnej choince, gdzie widzimy patriotyzm, gdzie widzimy wytrwałość, pracę, praworządność, pod spodem wór pieniędzy i rozwijające się miasta. Jakiego wyboru dokonamy? No, oczywiście, Piłsudskiego. Jest to plakat, oczywiście, właśnie to grafika propagandowa z tamtego okresu czasu. Okej, okay, idziemy sobie do przewrotu majowego. Zaczęło się wszystko w Sulejówku, czyli w wiosce z domostwem samego Piłsudskiego. Jednak tak naprawdę wszystko w takim finalnie wojskowym punkcie rozpoczyna się tak naprawdę od takiego alarmu wśród oficerów w garnizonie, gdzie część tych wiernych Piłsudskiemu marszałka do Rembertowa i tam oddała się pod komendę naszego marszałka, czyli Piłsudskiego. 12 maja wojska wierne Piłsudskiemu były skoncentrowane już bezpośrednio pod Rembertowem i tak jak mówiłem wcześniej, pozory manewrów, działań jakichś takich ćwiczeń ćwiczebnych i tak dalej, wyruszyły one na stolicę pod oczywiście przewodnictwem i rozkazem generała Lucjana Żeligowskiego, którego znamy z zajęcia Litwy. Zajęto przyczółki na Wiśle. Generalnie miała to być taka manifestacja tak naprawdę siły i z Próba tak naprawdę zmuszenia do uległości rządu, a właściwie nawet do dymisji tego rządu, czego miał dokonać Wojciechowski. Ale w tym czasie wojska zajmują Pragę i to generalnie doprowadziło do tego, że rząd Witosa ogłosił stan wyjątkowy. O godzinie 17, cały czas 12 maja oczywiście, Piłsudski spotyka się z Wojciechowskim na moście Poniatowskiego i generalnie rozmowa niczego nie daje. Widzimy tylko tyle, że dochodzi do eskalacji konfliktu i tutaj rozpoczynają się próby mediacyjne. 13 maja taka próba zakończyła się właściwie to niepowodzeniem, a mediatorem miał być arcybiskup Aleksander Kakowski, którego znamy z Rady Regencyjnej chociażby. Generalnie takim mediatorem miał być też marszałek Sejmu, czyli Maciej Rataj. W międzyczasie, gdy toczyły się te rozmowy, zbuntowane oddziały zajęły kolejne budynki, m.in. siedzibę rządu, dworce, dyrekcję kolei, a w Stadeli utworzono dowództwo, gdzie władze przejmują piłsudczycy, więc generalnie sytuacja jest dosyć ciekawa. W tym momencie możemy stanąć przed wyborem, jaki pokazuje grafika. Kwawadis, dokąd zmierzasz Piłsudski? czy w stronę dyktatury, czy raczej parlamentaryzmu? No, my wiemy, że to będzie raczej dyktatura, ale dosyć specyficzna, o czym też pewnie jeszcze dzisiaj będziemy sobie mówili. Idziemy dzień dalej. 14 Maja 26 roku, właściwie to nad ranem rozpoczął się atak na Belweder i na lotnisko na polu Mokotowskim. Po południu prezydent i rząd opuścili swoje tereny, czyli m.in. właśnie Belweder, i przenieśli się do pałacu w Wilanowie. O 17.30 Wojciechowski zrezygnował z urzędu i nakazał zaprzestanie walk. Po rezygnacji prezydenta, po opróżnieniu urzędu prezydenta władze znowu w imieniu prezydenta pełniący funkcję prezydenta przejmuje Maciej Rataj. Czyli ten, który tą samą funkcję pełnił e, jeszcze w 2022 roku, kiedy to został zamordowany Narodowicz. Przez parę dni pełnił tą funkcję. 15 maja Macie lataj powołał nowy rząd znaczele z kazimierzem Bartlem. To jest człowiek, który był takim przydupasem samego Piłsudskiego. nie będziemy tego porównywać do czasów tam współczesnych, bo szkoda w ogóle nerwów na takie rzeczy. Generalnie, bilans całego przewrotu majowego był taki dosyć chaotyczny. Około 350 zabitych, ponad 900 rannych i tutaj taką ciekawostkę mogę wrócić, tak naprawdę nikt nie atakował ludności cywilnej, a mimo to cywilów zginęło w sumie to najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że to byli gapie, czyli tacy apacze, że apacze sobie tylko. No i jak sobie tak patrzyli, e, no niestety, ale e, zginęli, ponieważ takie za, zbłąkane, właściwie e, kule trafiały w tych cywili i to niestety doprowadziło do tego, że oni musieli zakończyć swoje życie. W każdym razie 31 maja trzeba było dokonać wyboru. Nowego prezydenta. Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydenta, którym miał być Józef Piłsudski. Ale on się tego jakby nie przyjął, nie był w ogóle zainteresowany tą funkcją. My już mówiliśmy wcześniej o tym przy okazji Konstytucji Marcowej, że on się nie mieścił w ramach Konstytucji, w związku z tym zrezygnował wtedy z ubiegania się o urząd prezydenta, a tym razem powiedział, że on nie będzie prezydentem, ale na, na przykład wskazał kogoś, kto tym prezydentem mógłby być. A tym kimś był Ignacy Mościcki. Generalnie pierwszego Czerwca Zgromadzenie Narodowe wybrało Mościckiego na prezydenta, i tak rozpoczyna się jakby nowy etap właściwie to w drugiej Rzeczpospolitej. Ale tu możemy sobie parę słów też powiedzieć o samym w sumie Mościckim, bo jest to człowiek, który jest też niemożliwy, jeżeli chodzi o swoje działania. Tutaj widzimy już z matury z 2012 roku taką grafikę, gdzie mamy informację o tym, że jest on chemikiem, że ma taką menzurkę z napisem pełnomocnictwo i jak się okazuje mamy tam na stole też konstytucję, a tam na dole no pod grafiką jest napisane mało dali mi płynu, ale że jestem chemikiem to coś z tego stworzę. No jest chemikiem i teraz do niego sobie tutaj, do tego bycia chemikiem nawiążemy. Generalnie to jest człowiek, który był konstruktorem, dzisiejszym konstruktorem bomb i niedoszłym zamachowcem samobójcą, Wraz z takim panem jak Michał Zieliński planował zamach na warszawskiego generał gubernatora Josifa Hurko. Także e, to nie jest tak, że on jest człowiekiem, który jest zupełnie wzięty znikąd. On nawet się otarł, no nie tylko o śmierć, bo był samobójcą doszłym, ale też o nagrodę Nobla. Podobno był bardzo, bardzo blisko uzyskania takiego wyróżnienia. W każdym razie, jeżeli chodzi o to bombę, e, przygotowanie bomby z zlecono mu, kiedy on był jeszcze studentem chemii na Uniwersytecie w Rydze i był wtedy świeżo upieczonym małżonkiem. Wówczas razem z żoną wyjechał do Rygi i dla łatwiejszego dostępu do chemikaliów rozpoczął tak naprawdę swoją karierę. Tu będziemy wiedzieli, że Mościcki dowiedział się o odkryciu spisku tak naprawdę na carskie władze i postanowił uciec wraz z żoną do Londynu po tym nieudanym oczywiście zamachu i tam został producentem Kefiru. Na obczyźnie ogłosił ponad 60 prac, patentów. Jego najważniejszym osiągnięciem było to, naukowym osiągnięciem było to, że opracował on przemysłową metodę otrzymywania kwasu azotowego z powietrza poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. Nie wiem co to znaczy, ale generalnie było to dosyć istotne, skoro otarł się o nagrodę Nobla. Dobra, dajmy spokój temu Mościckiemu, idziemy sobie do e, historii, chemię zostawmy sobie na boku na tym przedmiocie naszym nie jest ona potrzebna. W każdym razie, obok mnie widzimy obrazek. Obrazek, gdzie no, jest podpisany pod spodem o skutecznym po sobie. a tytuł tego obrazka to Historia literatury polskiej w obrazkach. Widzimy Mościckiego, który siedzi sobie na takim fotelu prezydenckim, a z tyłu szepcze mu do ucha Piłsudski zapewne mówi mu, co ma robić. A ten to potulnie e, wykonywał. Możemy tu zrobić kilka analogii, ale nie będziemy tego robili. Wystarczy, że tu widzimy Kaczyńskiego i Murawiec... Y, Piłsudskiego i Mościckiego, i to właściwie nam tutaj powinno wystarczyć. Idziemy sobie do punktu wyjścia do zmiany w Konstytucji. 2 sierpnia roku 26, czyli długo nie czekano, wprowadzono nowelę sierpniową i wprowadzono ogromne ilości zmian. Przede wszystkim wprowadzono zwiększenie kompetencji prezydenta, miał od tego momentu prawo wydawania dekretów, już nie potrzebuje kontrasygnaty, już teraz jest sam tak naprawdę sobie panem i tak naprawdę mógł też rozwiązać parlament przed upłynięciem kadencji tego parlamentu, więc generalnie mógł robić co dosłownie chce. Nowela dała władzy wykonawczej przewagę nad ustawodawczą i było to pierwszym krokiem do wprowadzenia rządów autorytarnych w Polsce, ponieważ jest to zaburzenie rządów tak? Demokratycznych. Więc to musimy sobie tutaj e, też e, podkreślić. Ok, idziemy sobie do rządów e, sanacyjnych. Tu widzimy za, znowu obrazeczek, karykaturę Piłsudskiego i Kazimierza Bartla w stroju babeczki. Ja mówiłem o tym, że Bartel jest tym przydupasem Piłsudskiego, to pamiętamy. I generalnie e, to jest kwestia tego, jaki sposób będzie wyglądać e, rządzenie państwem polskim. Piłsudski ma swoich ludzi, którzy rządzą Polską i sam on trzyma się od tego rządzenia teoretycznie negatywnego z daleka. Dajmy spokój z aluzjami. Idziemy sobie do tego, co tak naprawdę zostało wprowadzone, stworzone przez Pisuskiego pod nazwą sanacji. Generalnie e, wojska i z administracji usunięto przeciwników politycznych. Kilkukrotnie premierem był Kazimierz Bartel. Dużo tutaj mówić nie trzeba, a Piłsudski premierem był dwukrotnie, w latach 26-28 i później w 1930 roku. Piłsudski pozornie, tak jak powiedziałem, pozostawał w cieniu, ale w praktyce miał decydujący wpływ na losy państwa. Kolejnym krokiem będzie na pewno to, żeby przejąć władzę w Polsce i trzeba to zrobić w miarę legalnie. Dlatego też postanowiono o tym, a tu widzimy karykaturę, jak sobie też znowu Piłsudski miesza w kotle, gdzie mamy zapis oczywiście: wybory. I tu chodzi o to, że został on tutaj jakby z góry już wskazany cel tego, co ma się stać: czyli przejęcie władzy, pełne przejęcie władzy. No ale do tego trzeba powołać przede wszystkim. Nową partię. I tą partią będzie bezpartyjny blok współpracy z rządem, czyli BBWR. Na czele stanie Walery Sławek, jeden z bliższych współpracowników samego Piłsudskiego. Podczas wyborów pojawiły się fałszerstwa, które będą zwane cudami nad urną. One zakończyły się finalnie zwycięstwem BBWR-u, jednak zwycięstwo to nie dało większości konstytucyjnej, co Piłsudskiego bardzo mocno irytowało. Dlatego też objęcie rządów przez sanację wcale nie oznaczało uleczenia sceny politycznej. Ona wcale nie została ozdrowiona. Nadal powszechnym zjawiskiem była korupcja, a sami rządzący tak naprawdę pod pozorami demokracji prowadzali powolutku rządy autorytarne, zabierając ludziom ich tak naprawdę podstawowe prawa, jak na tamten y, czas. Nie robimy aluzji, pamiętamy o tym. Ok, chcą wprowadzić rządy autorytarne, ale co można zrobić, żeby z tym zawalczyć? Opozycja się wtedy skonsolidowała i stworzyła Centrolew. Generalnie chodziło o to, żeby doprowadzić do destabilizacji państwa, nawoływali społeczeństwo do tego, żeby ci nie płacili podatków oraz żeby obalono dyktaturę Piłsudskiego. Ten z kolei, bojąc się eskalacji konfliktu, stanął na czele rządu, został premierem, to jest 1930 rok. I uderzył w opozycję. Aresztował on przywódców opozycji, m.in. Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego, o którym mówiłem, że był jego przeciwnikiem. I umieszczono ich w twierdzy brzeskiej. Wiele umieszczonych ludzi tam było odręczonych fizycznie, psychicznie. I z takich twierdz jak ta, Brzeska, czy później Bereza Kartuska, o której zaraz będę mówił, wychodziło się albo w pełni miłości do Piłsudskiego, albo wychodziło się bez zdrowia psychicznego. Także... Wybieraj, co chcesz. Ale generalnie po uwięzieniu przywódców w 1930 roku ogłoszono nowe wybory zwane wyborami brzeskimi. W których BBWR wygrywa z dosyć dużą przewagą. No, opozycja była pozbawiona swoich przywódców. Nie miała jak zareagować, więc nie ma co się dziwić. Więc coś trzeba było z tym zrobić. Później w 1931-1932 roku przeprowadzono proces brzeski, w którym 11 przywódców partii opozycyjnej zarzucono udział w przygotowywaniu zamachu stanu. No ale zaraz. 26 rok, przewrót majowy to nie był zamach stanu był. Osądzono kogoś? Nikogo, tak. I w ten sposób trzeba było znaleźć tych winnych, znaleziono w postaci tych opozycyjnych polityków. Tylko jednego z tych 11 uniewiniono, dziesięciu skazano na kary więzienia. Jednak przed ogłoszeniem oficjalnej części wyroku grupa, duża grupa udała się po prostu na emigrację i część tam zostanie, część później wróci po śmierci samego Piłsudskiego. Ale... To nie wszystko, bo w 1934 roku członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów zamordowali Bronisława Pierackiego. To stało się bezpośrednią przyczyną i powodem utworzenia w Berezie Kartuskiej takiego obozu dla więźniów politycznych. Tam trafiały osoby właściwie bez żadnego prawomocnego wyroku sądu, więc sytuacja była dosyć ciekawa. Opozycja emigrowała, bądź siedziała sobie grzecznie w więzieniu, a w tym czasie będziemy mieli wprowadzoną Konstytucję Kwietniową. Czyli generalnie mamy 23 kwietnia roku 35 uchwalono wówczas tą konstytucję, która bardzo dużo niestety w tym polskim ustroju zmieniła. Ale jak się okazuje sytuacja była dosyć mało ciekawa i doprowadziła ona niestety do tego, że będziemy mieli złamanie powszechnie istniejącego wówczas prawa. A dokładniej, chodziło o to, że nie zachowano żadnych obowiązkowych procedur, które mówią o zmianie konstytucji, a już nie mówią o samym uchwaleniu. Złamano konstytucję marcową przy okazji. A ona i tak była podpisana później przez samego Mościckiego, co widzimy tutaj na zdjęciu. Jednak jak to wyglądało? W trakcie posiedzenia Sejmu w 1934 roku w styczniu przedstawiono oficjalnie 63 tezy konstytucyjne, które miały być powodem do dyskusji i podstawą do dyskusji. No ale jak się okazuje, opozycja na znak protestu opuściła salę plenarną, ale zostali ci z BBWR-u, jak już zostali sami, no to tezy uznano za formalny projekt nowej konstytucji i niezwłocznie go uchwalono. Konstytucja wchodzi w życie, kiedy Mościcki ją podpisuje. Ale jak się okazuje, zmiany były już no, daleko idące. Po pierwsze, odeszliśmy od trójpodziału władzy, ograniczyliśmy funkcję parlamentu. Konstytucja wzmocniła urząd prezydenta, który od tej pory był wybierany na kadencję siedmioletnią, ale przez zgromadzenie elektorów lub w wyborach powszechnych oczywiście spośród dwóch kandydatów. Prezydent mógł mianować lub odwołać premiera, prezesa Sądu Najwyższego, generalnego inspektora sił zbrojnych, mógł rozwiązać sejm, senat, miał prawo łaski, miał prawo weta zawieszającego ustawy sejmowe, decydował o pokoju, o wojnie, a w razie wojny mógł mianować swojego następcę, co będzie też widoczne właśnie we wrześniu 1939 roku. Generalnie, Konstytucja Kwietniowa zalegalizowała w pełni w Polsce funkcjonowanie ustroju autorytarnego. Prezydent, poza pełną władzą wykonawczą, Miał też tak naprawdę władzę ustawodawczą, ponieważ zależna była od niego 1 trzecia Senatu, więc generalnie to było coś normalnego w tamtym czasie, ponieważ wszystkie kraje poza Czechosłowacją, z Europy Środkowo-Wschodniej, które były młodymi państwami, młodymi demokracjami, w ten sposób tak naprawdę odchodzono od demokracji i Wprowadzano rządy autorytarne. Także taka moda była generalnie. Prezydent wedle Konstytucji Kwietniowej nie podlegał żadnej kontroli, a był odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Konstytucja była skrojona pod Piłsudskiego, ale ten no, niestety się nie doczekał, ponieważ 12 maja, w dziewiątą rocznicę zamachu majowego, przewrotu majowego, zamachu stanu, po prostu zmarł. To był nowotwór. Generalnie Konstytucja, tak powiedziałem, skrojona pod niego, ale niestety się jej nie doczekał. No trudno. W związku z tym po śmierci Piłsudskiego, czyli po 1935 roku, sanacja się rozpada na trzy zupełnie, zupełnie odrębne od siebie obozy. Będziemy mieli grupę zamkową, która będzie skupiona wokół Mościckiego. Ona będzie chciała modernizować administrację, gospodarkę państwa. On jest prezydentem, więc generalnie może bardzo dużo. Później mieliśmy grupę Giszu. To byli wojskowi, którzy byli skupieni wokół Edwarda Rydza Śmigłego, który chciał modernizować armię. I trzecie środowisko, tak naprawdę środowisko pułkownika Józefa Beka. Ministra spraw zagranicznych decydowało tak naprawdę o polityce zagranicznej. I tutaj trzeba było sobie powybierać, i niestety ta walka o władzę, walka o utrzymanie władzy była tak bezsensowna, że my niestety będziemy w tym momencie tylko i wyłącznie e, cierpieć, ponieważ wojna idzie, a coś trzeba było z tym zrobić. A jak o walce mówimy, no to chciał przede wszystkim bardzo mocno się wzmocnić e, ryc śmigły. Dlatego w 1937 roku pułkownik e, Adam Koc powołał OZN, czyli tak zwany ozon. To był obóz zjednoczenia narodowego, gdzie nawoływał on do konsolidacji narodu i solidaryzmu społecznego, a ryc Śmigły był kreowany jako wódz narodu. Wręcz. Był otoczony on dosyć dużym kultem. Także sytuacja tutaj była dosyć ciekawa, natomiast no nie dało się tego w żaden sposób ukryć i ludzie robili właściwie co chcieli, a my mieliśmy też kwestię opozycji. O niej też parę słów. Przede wszystkim nasz autorytaryzm był zupełnie inny od tych pozostałych w Europie. On nie był brutalny wobec opozycji, w związku z tym ta starała się jak tylko się dało po prostu jednoczyć. Jednym z takich najważniejszych punktów opozycyjnych był front morsz czyli generalnie e, opozycja skonsolidowana wokół ludowców i hadeków na czele z Władysławem Sikorskim. E, wśród nich byli też Korfanty, ale też był Józef Haller, więc to były takie dosyć mocne tuzy ówczesnego świata politycznego. E, powstaje też hadeckie stronnictwo pracy, czyli w tym pierwszym roku zjednoczyło się ponownie stronnictwo ludowe, ale też powstają partie skrajnie prawicowe, jak na przykład Obóz narodowo-radykalny, czyli ONR, który podzielił się na dwie części, na ONR ABC oraz ONR Falanga. I ta falanga będzie dążyła do faszyzacji kraju. Jak się okazuje, falanga będzie organizowała ataki na Żydów, na ich sklepy, na ich ogólnie funkcjonowanie w polskim społeczeństwie i ostatecznie się ją zdelegalizuje, i część z nich trafi po prostu do Berezy Kartuskiej. Tak będzie się kończyć między innymi ich działanie, natomiast, no. To, co oni zasiali, będzie kiełkowało aż do końca e, okresu międzywojnia. Prowadzono na przykład getto ławkowe, czyli formę dyskryminowania Żydów na polskich uczelniach. To było w latach 30. i to polegało na tym, że wydzielało się im część sali, tej lekcyjnej lub wykładowej, która była przeznaczona bezpośrednio tylko dla studentów pochodzenia żydowskiego, którzy nie mieli prawa Dowolnego wybierania miejsc, w którym będą oni siedzieli. I tu zresztą widzimy taki e, wykaz wykładowy ćwiczeń, gdzie po lewej stronie widzimy tam napis Miejsce w ławkach e, nieparzystych. Czyli generalnie właśnie to jest to getto ławkowe. I na tym sobie kończymy. Dziękuję i do widzenia.